Sytuacja na wsi zrobiła się bardzo niedobra po decyzjach rządu. Zostało to zapoczątkowane podniesienie podatku rolnego przez samorządy, w niektórych sytuacjach nawet o 100%. Ustawa o składce KRUS, zamiary w ogóle likwidacji KRUS-u, podniesienie wieku emerytalnego, zostało decyzja ministra rolnictwa o obniżeniu dopłat bezpośrednich. Zastrzeżenia do funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnej, która ma w swoich zapisach statutowych, że ziemia powinna być przeznaczona na powiększenie gospodarstw, a jedyną alternatywą jest prywatyzacja za wszelką cenę i byle komu. Tak to wygląda i do tego doszło drożejące paliwo i spotęgowała sytuację, niekorzystne warunki atmosferyczne, wymarznięcie praktycznie około miliona hektarów upraw w całym kraju powoduje tą sytuację bardzo trudną. I dlatego rolnicy są. Przede wszystkim sytuację sprowokował sam rząd, że nie rozmawia z rolnikami. Bardzo proszę pana Józefa Nowaka o czytanie stanowiska. Szanowni Państwo, czytam list otwarty do premiera Donalda Tuska. Szanowny panie premierze, rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego od dnia 19 marca 2012 roku prowadzą strajk okupacyjny Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. Działania te zostały spowodowane dramatyczną sytuacją w rolnictwie. Wymarznięcia, konieczność ponownych zasiewów, brak materiału siewnego. Z uwagi na obojętność ministra rolnictwa, pana Marka Sawickiego, wobec zaistniałej krytycznej sytuacji w gospodarstwach rolnych, zwracamy się do pana premiera o podjęcie natychmiastowych działań, a tym samym ogłoszenia klęski żywiołowej w województwie kujawsko-pomorskim i ościennych znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Wielokrotnie podejmowaliśmy próby prowadzenia rozmów z ministrem rolnictwa, jednakże nieskutecznie, ponieważ spotkaliśmy się wyłącznie z bierną postawą i wyraźnym lekceważeniem problemu, ignorancją i ignorancją. Wobec powyższego straciliśmy zaufanie do ministra rolnictwa, który powinien reprezentować wszystkich polskich rolników, dbając o dobro wsi. Minister rolnictwa powinien podjąć niezwłoczne rozmowy w momencie zaznaczenia problemu, szczególnie w trudnych sprawach, tam gdzie wymaga tego sytuacja, a taka wręcz krytyczna wystąpiła na polskiej wsi. Minister rolnictwa nie podjął z nami rozmów, zlekceważył nas po raz kolejny. Działa w ten sposób na szkodę rolników, których powinien być reprezentantem. Dbając o ich interesy i jednocześnie wspierać podejmowaniem właściwych i natychmiastowych działań, zwłaszcza w sytuacji klęski żywiołowej. Protest jest ostatecznością, jednakże zaistniałej sytuacji był koniecznością.